Witam na pierwszej lekcji z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej świata. Dzisiaj powiemy o podziale politycznym świata. Najstarsze państwa świata wiemy, że powstawały już dawno, dawno temu. Było to w starożytności, ale od tego czasu wiadomo, że ludzkość przechodziła liczne zmiany, także tego typu zmiany na mapie politycznej cały czas następowały. Wystarczyła jakaś wojna, wystarczył jakiś podbój i już jakieś ziemi i już tego typu zmiany następowały. Oczywiście te najstarsze cywilizacje to kojarzymy egipska, chociażby czy chińska, czy mezopotańska. Później powstawały kolejne, kolejne i kolejne. I tak naprawdę dzisiaj już ten wygląd mapy politycznej świata jest zupełnie inny. Na początku tak naprawdę poprzedniego wieku liczba krajów wynosiła około 55. Obecnie mamy niemal 200 państw świata. Skąd ta liczba 200 państw świata nam się bierze? 193 państwa zaliczamy do ONZ-u. Plus jeszcze dwa państwa są ogólno uznawane przez większość społeczności na świecie. Jest to Watykan. Nie jest on członkiem ONZ-u, ale jest uznawany przez praktycznie wszystkie państwa na świecie. No i Palestyna. Palestyna, która coraz bardziej sobie takie uznanie wywalcza. I obecnie już praktycznie wszyscy tą Palestynę też uznają. Mamy mimo wszystko 10 państw nieuznawanych, które nie uznały takiego uznania na arenie międzynarodowej, bądź też liczba państw, które je uznaje, jest stosunkowo niewielka. Może to być kilka państw, 5, 10, może to być 50, ale na pewno nie jest to, nie są to wszystkie państwa, dlatego trudno powiedzieć, żeby to faktycznie były takie dokładnie państwa. Jakie państwa należą do tej kategorii? Przede wszystkim będzie to Abchazja, Osetia Południowa i Górski Karabach. Tu są trzy republiki, tak naprawdę, które w związku z tak naprawdę z zamieszkującą je mniejszością, najczęściej rosyjską, czy w największości rosyjską, one oderwały się od innych niepodległych państw. Podobnie jest z Naddniestrzem. Podobna sytuacja wygląda z Kosowem. Tutaj oczywiście chodzi o ludność muzułmańską. Do niedawna i w zasadzie jeszcze niektórzy nie uznają mimo wszystko Palestyny. Cypr Północny też ma podobny status. Tutaj od kilkudziesięciu lat sprzeczają się pomiędzy sobą Grecy i Turcy. Somaliland jest to takie dziwne państwo, gdzie w zasadzie władza jest w rękach nie państwa, tylko klanów plemiennych, które prowadzą tutaj swoją własną specyficzną politykę. Być może jakiś czas temu słyszeliście o piractwie na wodach położonych blisko Afryki. To bardzo często właśnie ci piraci pochodzą właśnie z Somalilandu. Mamy też Saharę Zachodnią, której status dalej nie jest do końca ustalony. Więc jak widać, tych państw jest znacznie więcej. Jeszcze należy wspomnieć o Tajwanie. Są jeszcze mniejsze, mało istotne państewka, które też można byłoby równie dobrze na tą listę włączyć. Ale te są najważniejsze. Czyli mamy dzisiaj taki, a nie inny podział świata. Mam tutaj przedstawione to na tej mojej mapie politycznej świata. Zwróćcie uwagę, że największe nagromadzenie, szczególnie małych i średnich państwek, będziemy o tym zresztą mówili jeszcze w dalszej części naszych lekcji, prezentacji, to mamy to w Europie. Bardzo dużo ilościowo państw, oczywiście najwięcej mamy w Afryce i Ameryka Północna czy Australia. To są lądy, kontynenty, w których tak naprawdę mamy niewielką liczbę państw, stosunkowo niewielką obecną.
Jakie mamy przyczyny powstawania państw i zmiany ich granic? Tutaj mamy kilka takich bardzo wyraźnych powodów. Po pierwsze, wojny i wrogie przejęcia terytorialne. Tutaj wystarczy wspomnieć takie przykłady, jak na przykład aneksje terytorialne czynione przez Rosję w stosunku do Ukrainy. Tak się stało z Krymem, chociaż z tym Krymem, w zależności od punktu siedzenia, w różny sposób możemy to interpretować. Dla Rosjan, gdybyśmy się zapytali, co się stało z Krymem, to oni by nam nie powiedzieliby nam, że nastąpiła aneksja terytorialna. Oni by powiedzieli, że nastąpiła secesja, czyli oderwanie się części terytorium od dotychczasowego terytorium, utworzenie się jakiegoś nowego bytu, nowego tworu. Takim przykładem chociażby jest utworzenie Erytrei, która oderwała się od Etiopii, przepraszam, i Sudan Południowy, który oderwał się od Sudanu. Dla nas oczywiście sprawa jest jasna, z Krymem tu było wrogie przejęcie, czyli aneksja terytorialna. Możemy to powiązać z naszymi rozbiorami Polski. To było coś bardzo podobnego. To samo, co dzisiaj dzieje się we wschodniej Ukrainie, to też można powiedzieć, że to jest taka małymi krokami czyniona aneksja terytorialna ze strony Rosji w kierunku Ukrainy. Mamy oczywiście różnego rodzaju przemiany pokojowe. Takim najbardziej znanym z historii takim procesem pokojowym była sprzedaż Alaski przez cara Aleksandra II pod koniec XIX wieku dla Stanów Zjednoczonych. Rosjanom się wydawało, że sprzedają kompletnie pozbawiony czegokolwiek teren. Okazało się, że tutaj jest kupę surowców mineralnych, więc dzisiaj wiemy, że Rosjanie zrobili nie tylko zły interes, ale bardzo zły interes tak naprawdę, bo sprzedali ten obszar wcale nie aż tak tanio. Mamy oczywiście pokojowe wymiany terytorialne, na których zwykle kraje nie powinny więcej tracić, ani zyskiwać nie powinny. Tak stało się z wymianą dokonaną w 1951 roku pomiędzy Polską a Ukrainą, która wtedy należała do ZSRR. Dostaliśmy ten obszar położony w górach, oddaliśmy obszar tutaj na wschodzie położony. Wydawało się na początku, że to jest dla nas zła wymiana, bo ten obszar to chociażby dosyć dobre tutaj są gleby. Dostaliśmy górskie nieużytki. Ale dzisiaj okazało się, że te górskie nieużytki są świetnym pod względem turystycznym obszarem, więc tak naprawdę wcale nie na tej wymianie nie straciliśmy. Taką pokojową wymianę, taki proces pokojowy nastąpił także w przypadku Niemiec i zjednoczenia Niemiec, gdzie NRD połączyło się z NRFM zachodnie, czyli część zachodnia RFN, z częścią wschodnią NRD, częścią wschodnią kiedyś będącą pod wpływem Związku Radzieckiego oczywiście i RFN, który był krajem demokratycznym, krajem Europy Zachodniej, bogatym. I tak naprawdę te oba państwa ze względu na zamieszkującą tak naprawdę jednolitą ludność, czyli Niemców, połączyły się. Mamy także, czy mieliśmy także różnego rodzaju inne przyczyny powstawania tych państw, na przykład odkrycia nowych terenów w okresie kolonizacji i w późniejszym okresie następowała tak zwana dekolonizacja. Jedno i drugie prowadziło tak naprawdę do zmiany granic. Na początku kolonializowano pewne obszary, więc powiększało się terytorium państw o tereny, które należały do najczęściej jakichś społeczności plemiennych albo w ogóle do nikogo, tak naprawdę.
No i w chwili obecnej do niedawna byliśmy na etapie dekolonizacji, można powiedzieć, że ona już się zakończyła, czyli państwa, które były koloniami, odzyskują swoją niepodległość. Ja mówię, że w zasadzie się zakończyła, bo nawet jeżeli dzisiaj mamy pewne państwa, które dalej są koloniami, to one niekoniecznie chcą już takiej niepodległości. Czasem chcą, czasem nie chcą, więc można powiedzieć, że ta mapa polityczna świata została w tym stopniu, w dosyć wysokim stopniu już ustalona, chociaż to też nie jest takie dosyć proste, o czym też będziemy jeszcze sobie mówili w innej części naszej lekcji. Takie przemiany, w zasadzie też pokojowe, dotyczyły w takich państw jak Jugosławia i Czechosłowacja. W Jugosławii to nie było takie do końca pokojowe, nie obyło się bez walk, bez przelewu krwi, ale w Czechosłowacji faktycznie nastąpiło to bez przelewu krwi i w taki dosyć mocno cywilizowany sposób. No i oczywiście zmiana granic także nastąpiła w wyniku, czy następuje w wyniku upadku jakichś systemów totalitarnych, gdzie państwa zarządzane przez jakąś grupę społeczności ulegają rozpadowi, prawda, i wyszczególniane są nowe państwa. Tak stało się ze Związkiem Radzieckim, z którego rozpadu powstały nowe państwa, wspólnoty niepodległych państw, i te państwa dzisiaj już najczęściej samodzielnie się zarządzają. Ja mówię najczęściej, bo w przypadku niektórych tych republik byłego Związku Radzieckiego, to jednak ten wpływ Rosji jest dalej niebagatelny. I mimo, że są one niepodległe, to jednak zależność Rosji dalej jest dość duża. Co to jest państwo? Jest bardzo wiele różnych definicji, można to w różny sposób do tego podejść. Ja postaram się wyróżnić takie elementy najważniejsze. Państwo musi posiadać swoje terytorium. Prawda? I najczęściej to długotrwałe procesy historyczne prowadziły do tego, że te terytorium zostało wyróżnione. Musi być oczywiście jakaś ludność, która tu najlepiej na stałe zamieszkuje. No i suwerenna władza, czyli taka, którą inni uznają, która jest samodzielna, niezależna. Więc jeżeli ktoś ma jakąś platformę wiertniczą, ale tak naprawdę, nawet jeżeli jest tam władza, to niekoniecznie jest ona, utrzymuje relacje międzynarodowe, czy niekoniecznie mamy tam do czynienia z terytorium, więc chociażby tego typu przesłanki nie będą tutaj spełniane. Osoby zaciekawione, mam nadzieję, że znajdą w literaturze nazwę właśnie tego pseudopaństwa. Dalej mamy jeszcze inne kryteria, które też nam pozwalają wyróżnić czy mówić o państwie. Jest to między innymi niepodległość, może to być uznanie międzynarodowe. Tutaj przy tym uznaniu międzynarodowym właśnie chociażby te 10 państw, o których Wam wspominałem na początku dzisiejszej lekcji, chociażby Kosowo, które ma uznanie między innymi Polski, ale nie wszystkie kraje na świecie uznają Kosowo, dlatego o Kosowie jako państwie niepodległym nie do końca, czy takim, które ma uznanie międzynarodowe, bo jest niepodległe, ale nie ma uznania międzynarodowego, nie można mówić. Mimo, że faktycznie ma tam realnie funkcjonującą władzę i to kryterium przynajmniej jest w dużym stopniu spełniane. Terytorium państwa. Co ono obejmuje? Przede wszystkim obejmuje po pierwsze obszary lądowe wraz z wodami śródlądowymi wewnętrznymi. Do tego jeszcze oczywiście może przylegać pas wód morskich. I w tym pasie wód morskich możemy mieć zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie do morza następujące
Podobszary. Po pierwsze, strefę morza terytorialnego. Ona obejmuje pas 12 mil morskich od linii brzegowej. I tutaj, jeżeli tak naprawdę jakiś statek chciałby wpłynąć pod obcą banderą, to musi się poddać prawodawstwu tego państwa, na których wodach terytorialnych się znajduje. Czyli tak naprawdę nic bez zgody danego państwa nie może zrobić. Nie może korzystać na przykład z zasobów mineralnych, żeby korzystać z zasobów mineralnych, na przykład złowić rybkę przysłowiową, to musi mieć zgodę. Podobnie można wyróżnić morską strefę ekonomiczną, ale tutaj obce statki mają dużo większe prawa i na obszarze do 200 mil morskich czy 350 w przypadku szelfów, które są w pobliżu granic kontynentów, na takich wodach otwartych, które mają bezpośrednią łączność z wszechoceanem, czy bezpośrednią łączność z wszechoceanem można wyróżnić. I tutaj przez takie wody morskiej strefy ekonomicznej możemy przepłynąć, z tym, że też nie możemy oczywiście prowadzić eksploatacji czy ochrony, czy nie możemy korzystać z różnych zasobów bez zgody danego państwa. Z tym, że tu nam przynajmniej wolno przepłynąć przez taką morską strefę ekonomiczną, w zasadzie bez pytania się, bo na wodach strefy morza terytorialnego na wszystko musimy mieć zgodę. Integralną częścią danego państwa może być także przestrzeń znajdująca się pod powierzchnią ziemi i w głębinach morskich, a także nad lądem, prawda, czyli na obszarze powietrznym. O co tutaj chodzi? No, na przykład, jeżeli mamy surowce mineralne, które są zlokalizowane blisko granicy, żeby nikt nam pod te surowce nie robił podkopu blisko granicy, prawda? A obszar powietrzny, bo mimo wszystko jest to także terytorium nad nami występujące, więc tutaj też nie można bezkarnie sobie w taki obszar powietrzny wlatywać. I różnie to z tym bywa. Rosja bardzo często obszar powietrzny i prawo do takiego posiadania obszaru powietrznego nad swoim terytorium narusza. Parę lat temu był problem z Turcją, Turcja powołała się, że samolot rosyjski wleciał w jej przestrzeń powietrzną i faktycznie tak było. I zastrzeliła po prostu statek powietrzny. No i zgodnie z prawem międzynarodowym, no, Turcja, no, trudno powiedzieć, żeby zrobiła dobrze, ale w zasadzie po części miała do tego prawo, niestety. No i za terytorium danego państwa także uznaje się pokłady statków morskich i pokłady samolotów. Jeżeli urodzi ktoś na przykład dziecko w obrębie takiego samolotu, to w zależności od jeszcze innych regulacji międzynarodowych, może w każdym razie starać się o obywatelstwo danego państwa, do którego należy taki samolot, czy należą linie lotnicze. Więc to też jeszcze jest bardzo ciekawe. Oczywiście ten problem jest dużo bardziej pogmatłany, bo wyobraźmy sobie, że w różnych państwach to też różnie jeszcze dodatkowe mogą być kryteria, na przykład kryterium krwi, kryterium terytorium, na którym przelatujemy, także jeszcze tego typu rzeczy bierze się pod uwagę, więc prawodawstwa poszczególnych państw jeszcze wprowadzają dodatkowe kryteria. No i dość specyficzna sytuacja wygląda z zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi, czyli ambasadami, które są też niezależnym takim częścią danego państwa. Jeżeli na przykład w Polsce, w Warszawie mamy ambasady obcych państw, to tak naprawdę z punktu widzenia prawodawstwa międzynarodowego to jest nie nasze terytorium.
Podobnie nasze ambasady, które się znajdują gdzieś za granicą, akurat to już są nasze obszary. I to działa w ten sposób, że jeżeli jakieś państwo, przykładowo Stany Zjednoczone, mają w Polsce ambasadę, to my mamy w Stanach Zjednoczonych swoją ambasadę i te terytoria, można powiedzieć, się w miarę wyrównują. Więc jeżeli ktoś tak naprawdę dokonuje ataku na jakąś ambasadę, parę lat temu tak było w Polsce, później zresztą podobny atak był w Rosji, to tak naprawdę tak jakby chciał, czy napadał na obce terytorium, obce państwo tak naprawdę, więc trzeba uważać, co się robi i trzeba pewne rzeczy, krótko mówiąc, rozumieć. Granica państwowa jest to powierzchnia pionowa, która przebiega przez linię graniczną, która oddziela terytorium, podziemie czy też obszar powietrzny jednego kraju od innych państw lub od innych obszarów niepodlegających niczyjej suwerenności, na przykład Morza Pełnego. No i granica państwowa specyficzna jest, jak wiemy, ona może w różny sposób przebiegać, dlatego mamy różne rodzaje granic. Możemy mówić o granicach lądowych, jeżeli te granice przebiegają oczywiście pomiędzy poszczególnymi państwami, prawda? Możemy mówić o granicach wodnych, jeżeli tą granicą jest na przykład jakaś określona rzeka, prawda? Czy może być to jezioro jakieś przygraniczne, tak jak w przypadku Malawi, czy też Tanzanii, Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy. Tutaj tego typu granice przebiegają po takich ciekach wodnych. Mamy też granice tym samym ze względu na sposób wyznaczania, tak zwane naturalne. Tu, tak jak wspomniałem, mogą być te rzeki czy jeziora, mogą to być działy wodne, mogą to być pasma górskie. Mamy też granice sztuczne i one wyznaczane były najczęściej przez człowieka, który nie zastanawiał się tak naprawdę, w jaki sposób naturalne formy terenu przebiegają. I z tym mamy do czynienia przede wszystkim w Afryce. Zwróćcie uwagę, tutaj wiele odcinków granic to było wyznaczanych tak od linijki. Czasem nie miało to większego znaczenia, jeżeli te granice przebiegały na terenie, na którym w zasadzie nikt nie mieszka, ale czasem tego typu podział dzielił społeczeństwa na pół. I do dnia dzisiejszego, tak naprawdę, w wielu krajach afrykańskich określone plemiona nie czują do końca przynależności państwowej, bo tak naprawdę ich przynależność to jest ich plemię. No bo ktoś ich wcześniej bezsensownie podzielił i do dnia dzisiejszego wiele z tego typu podziałów dalej funkcjonuje i nie mamy pomysłu, żeby to jakkolwiek zmienić. No i to jest jeden z powodów, dlaczego w Afryce chociażby jest tyle konfliktów. Bo ktoś chce tymi terenami oczywiście zarządzać. Stolica to jest najważniejsze miejsce dla funkcjonowania każdego państwa na świecie, bo tam mieszczą się siedziby naczelnych organów państwa. Oczywiście stolica nie musi być niezmienna na stałe, na zawsze ta sama. W Polsce to chociażby mieliśmy, gdzie kiedyś Gniezno był stolicą Polski, Kraków później, dzisiaj Warszawa, więc jak widać to się zmieniało. Ale oczywiście na świecie możemy znaleźć przykłady takich państw, gdzie występują stolice tak zwane historyczne, które od wielu, wielu stuleci nie zmieniają się. Tak jest w przypadku Francji i Paryża, tak jest w przypadku Włoch i Rzymu, tak jest w przypadku Grecji i Aten. Mamy także stolice ustanowione. Tutaj najczęściej jakieś decyzje administracyjne doprowadziły do tego, że coś stało się stolicą. Tak było w przypadku Canberry.
Canberra, jak wiemy, w Australii nie jest wcale jakimś wielkim miastem. Tam był problem, bo Sydney i Melbourne, czyli dwa wielkie miasta, chciały zostać stolicą i tak naprawdę no, był problem, czy jedno ma zostać, czy drugie ma zostać, więc jak dwóch się biło, to tak naprawdę ta Canberra, te trzecie miasto, które startowało później, też wygrało tak naprawdę tą rywalizację. Podobnie było zresztą w przypadku Brazylii. Tylko czasem mamy też taką sytuację, że w danym państwie mamy kilka stolic i wtedy władza w jakimś stopniu musi się rozłożyć pomiędzy tymi stolicami. Są to tak zwane wtedy stolice podzielone. Tak mamy w przypadku Boliwii. Tu mamy La Paz, czyli siedzibę władz, i Sucre, czyli stolicę konstytucyjną. Tak jest w przypadku Swazi. Mbabane, siedziba władz, i Lobamba, to jest stolica konstytucyjna. Tak mamy w przypadku Malezji, Kuala Lumpur i Putrajaya. Tak mamy w przypadku także i RPA. Tutaj dodatkowo mamy to dużo bardziej zagmatwane, bo w zasadzie wyróżnia się takie trzy najważniejsze główne stolice: Pretoria, Kapsztat i Bloemfontein. Nigdy nie potrafię tego wymówić dokładnie, ale to są faktycznie te stolice, w których władza została jeszcze bardziej szczegółowo rozdzielona. Ustroje polityczne i ich typy. Oczywiście mogą być bardzo różne. My tutaj tego nie będziemy dokładnie omawiali. Macie najczęściej przedmiot, czyli wiedzę o społeczeństwie, na którym to dużo dokładniej omawiacie. Tam się uczycie, w jaki sposób może być władza sprawowana, czy to jest monarchia, czy republika, prawda? Monarchia, czyli mamy jakiegoś króla. Chociażby styl rządzenia władzy, czyli władza demokratyczna w krajach Europy Zachodniej, ustrój autorytarny. Na przykład takim przykładowym krajem jest Korea Północna, gdzie wszystko jest w rękach jednego człowieka, tak naprawdę w tym momencie. Taki ustrój autorytarny częściowo jest także na Białorusi. System rządów i rola poszczególnych organów władzy oraz stosunki panujące między nimi też mogą być różne. Mamy ustroje parlamentarne, parlamentarno-gabinetowe, prezydenckie, chociażby w Stanach Zjednoczonych parlamentarno-prezydenckie, kanclerski w Niemczech. No i oczywiście może też być różna struktura terytorialno-organizacyjna, tak zwany unitarny ustrój w Polsce. No i federalny, złożony w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak naprawdę poszczególne stany mają swoje własne prawodawstwo. Takim bardzo szczególnym obszarem na Ziemi jest Antarktyda. Antarktyda, zgodnie z konwencją, z paktem antarktycznym z 1959 rokiem, jest takim obszarem zdemilitaryzowanym. Jest to strefa neutralna. Wszystko to, co jest na wodach położonych od 50. równoleżnika na półkuli południowej, no, tak naprawdę nie powinno być w żaden sposób dzisiaj, zgodnie z układem antarktycznym, eksploatowane. Nie powinniśmy tak naprawdę korzystać z zasobów, czy mineralnych, czy biologicznych tego obszaru. I zgodnie z konwencją, do 2038 roku mamy sprawę jasną. Później zapewne to zostanie przedłużone, mimo że oczywiście takie kraje, które obecnie mają największy wpływ chociażby na Antarktydę, chciałby
zacząć korzystać z tych surowców mineralnych, ale większość krajów na świecie mimo wszystko, czy należy do Układu Antarktycznego, czy też nie, to jest przeciwna temu i najprawdopodobniej dalej na Antarktydzie zostaną tylko stacje badawcze i ten piękny zakątek świata dalej będzie mógł być urokliwy dla nas. Enklawa i eksklawa, co to jest takiego? Enklawa jest to terytorium jednego państwa, które jest otoczone zewsząd przez terytorium innego państwa, czyli leży ono całkowicie w środku danego państwa. Na przykład Lesoto jest takim przykładem, i to jest chociażby też takie państwo, które automatycznie, jeżeli ludzie chcieliby się tutaj wydostać i na przykład, nie wiem, dostać się do linii brzegowej, no to tak naprawdę skazani są, żeby tak naprawdę przedostać się przez terytorium RPA. Zgodnie z prawodawstwem międzynarodowym, RPA nie powinno tego ograniczać, ale mimo wszystko jest to jakaś izolacja. Izolowanymi państwami, czy też obszarami, fragmentami państw, czyli na przykład miastami, gminami, jest na przykład hiszpańska miejscowość Livia, ze wszystkich stron graniczy z Francją, i włoska gmina Campione otoczona jest terenem Szwajcarii. Od razu mówię, że nie wiem, czy dobrze wymawiam super te nazwy tych miast, więc bardzo proszę o wyrozumiałość. Mamy także taką sytuację, kiedy dana część terytorium może być oddzielona od głównego terytorium powierzchnią innego kraju. I tak naprawdę to nam daje możliwość dotarcia chociażby do tej linii brzegowej, czyli tak naprawdę taka część kraju graniczy z linią brzegową i przez tą linię, przez taki dostęp do tej linii brzegowej przez ocean jesteśmy w stanie dotrzeć do naszego głównego terytorium. Wtedy mówimy o eksklawie. I przykładem eksklawy jest chociażby obwód Kaliningradzki. Czyli część Rosji, no i tak naprawdę Rosjanie mogą sobie przez Morze Bałtyckie, później Morze Północne, Ocean Atlantycki i dalej dotrzeć bez problemów do Rosji, czy nawet szybciej tutaj, tylko przez Morze Bałtyckie też dotrzeć do Rosji, więc w różny sposób mają wiele możliwości, ale mogą dotrzeć sobie. Nie są izolowani terytorium jakiegoś państwa, tak jak jest to w przypadku enklawy. I takim przykładem jest także Alaska, która jest rozdzielona Kanadą tak naprawdę od Stanów Zjednoczonych. Oczywiście tych przykładów jest znacznie więcej. Oczywiście kraje, poszczególne państwa mogą mieć różną swoją powierzchnię. I tak, dla przykładu, mamy 9 krajów na świecie, których powierzchnia wynosi powyżej 2,5 miliona kilometrów kwadratowych. Największym krajem na świecie jest Rosja. Jej powierzchnia to jest ponad 17 milionów kilometrów kwadratowych, więc jest bardzo imponująca. Dalej mamy jeszcze bardzo duże państwa takie jak Kanada, Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylia i Australia. Powierzchnia tych państw waha się między w przedziale 7,5-10 milionów kilometrów kwadratowych, czyli też są gigantycznie duże. I dalej mamy kilka takich mniejszych państw, ale mimo wszystko jak porównamy je z powierzchnią polską, to są około 10 razy one co najmniej większe. Jak na przykład w przypadku Indii, Argentyny czy Kazachstanu. Tutaj ta powierzchnia to jest, tych państw to jest 10 czy 9 razy większa niż powierzchnia Polski, czyli faktycznie są one bardzo, bardzo duże. Jak mamy państwa duże, to oczywiście na świecie możemy wyróżnić także mini państwa. Takie mini państwa, ich terytorium nie przekracza 1 tysiąca
kilometrów kwadratowych. Wtedy mówimy o właśnie mini państwach. Specyficzny jest Watykan, gdzie tak naprawdę z jednej części placu widzimy drugą część placu, czyli można powiedzieć, że widzimy drugą część państwa i powierzchnia Watykanu to jest tylko 0,44 kilometra kwadratowego, czyli prawie nic. Niewiele większe, ale już trochę większe jest Monako. No i dopiero państwa typu San Marino, Nauru, Liechtenstein, Malediwy czy też Malta, tutaj ta powierzchnia jest nieco większa, ale dalej w przypadku Malty 316 km kwadratowych to dalej jest bardzo niewiele. Gdybyśmy chcieli wskazać pewne prawidłowości, jakie państwa mogą być małe, to możemy wyróżnić takie trzy prawidłowości. Mogą to być księstwa europejskie, mogą to być mini państwa Oceanii, mogą to być wyspy Ameryki Środkowej. I właśnie jeżeli mamy państwo, które znajduje się w tych trzech grupach, to faktycznie może to być mini państwo, co widzimy świetnie właśnie na tej mapie, prawda? Widzimy tutaj jest bardzo dużo mini państw. W Oceanii, która tutaj jest niestety ucięta, też jest dużo mini państw. W Europie mamy takie księstwa, to też są właśnie bardzo często te mini państwa, prawda? Więc ich jest dużo w Europie chociażby. I powierzchnia tych państw po prostu jest niewielka. Mamy oczywiście państwa, w których powierzchnia jest znacznie większa. Jak patrzymy na Azję, to zobaczcie, tutaj najczęściej przeważają państwa, których powierzchnia jest bardzo duża, chociażby za sprawą takich krajów jak właśnie Rosja, czy też Kazachstan, Mongolia, Chiny, Indie, czy też Iran, czy Arabia Saudyjska, to są państwa, które mają imponującą, czy dosyć dużą powierzchnię. Jeszcze Indonezję należałoby doliczyć, Malezję. Także widzicie, że powierzchnia każdego z tych państw, czy niemal każdego, jest większa, czy znacznie większa, chociażby od Polski. W Afryce przeważają państwa duże i średnie. W Ameryce Południowej najczęściej takie dosyć duże. W Ameryce Północnej głównie duże. Tu jeszcze mamy Amerykę Środkową, tu głównie małe i średnie państwa przeważają. I tak samo małe i średnie państwa przeważają w Europie. Jeżeli by oczywiście do tej Europy nie zaliczać, czy w Europie bez Rosji, tak to można powiedzieć. Oczywiście, tak jak Wam mówiłem, mieliśmy kolonizację i dekolonizację. Teraz te trzy słowa powiemy o kolonizacji, która prowadziła właśnie do zmiany granic na świecie. Więc tutaj, jeżeli człowiek, Europejczycy zaczęli podbijać kolejne ziemie, to tak naprawdę albo nieznane dotąd obszary były przyłączane po prostu do terytorium danego państwa kolonialnego, albo jeżeli była jakaś społeczność, to po prostu w zasadzie nie pytano się i tej społeczności obwieszczano, że teraz jesteście pod naszym panowaniem. Więc w ten sposób tak naprawdę kosztem innych terenów, innych państw, innych społeczności państwa kolonialne powiększały swoją powierzchnię i dlatego tak naprawdę tego typu nowe obszary, nowe terytoria nazywamy terytoriami zależnymi, czyli gdzie mieszkają jakieś inne społeczności, ale jednak one są zależne od swojego głównego państwa, które nim zarządza. W ten sposób skolonizowane były państwa Ameryki Północnej i Południowej. Tutaj głównie brali udział Hiszpanie i Portugalczycy, którzy jako pierwsi na arenie międzynarodowej prowadzili właśnie taką politykę kolonialną. W późniejszym okresie przyłączyły się inne państwa, takie jak Holandia, Wielka Anglia.
obecnie Wielka Brytania, oczywiście Francja czy też Rosja, i one brały udział głównie w kolonizacji takich kontynentów jak Afryka, Australia i Oceania, czy też kraje Azji Południowo-Wschodniej. I tutaj można powiedzieć, że do XVIII, do XIX wieku ten kolonializm się rozwijał. Tak naprawdę z końcem XIX wieku czy w XX wieku ten kolonie zaczęły się, czy te państwa kolonialne zaczęły tracić swoje terytoria, bo te terytoria, które były przez nie zajmowane, zaczęły uzyskiwać niepodległość, czyli takie terytoria zależne stawały się po prostu państwami niezależnymi, niepodległymi, którymi już te państwa nie mogły zarządzać. A musimy pamiętać, że to wszystko związane było tak naprawdę z eksploatacją zasobów naturalnych, więc dopóty te zasoby naturalne opłacało się pozyskiwać, to tak naprawdę te kolonie się rozwijały. Później koszty funkcjonowania, a także inne rzeczy prowadziły do tego, że niekoniecznie to się już tak bardzo opłacało. I do dzisiaj tak naprawdę pewne terytoria zależne dalej są terytoriami niesamodzielnymi. Tak jak Wam mówiłem w pewnym momencie prezentacji, wielu państwom dzisiaj być może zależałoby na niepodległości, ale jak sobie zrobią taki rachunek ekonomiczny, czy więcej na tym zyskają, czy też więcej stracą, to się okazuje, że te państwa, które do dzisiaj są zależne, właśnie taki rachunek bardzo często sobie wykonują i nie wykazują dążeń niepodległościowych, bo im się by to po prostu mogło nie opłacać, prawda? Kiedy takie właśnie państwa chcą być dalej zależne? No, taki przykład, kiedy tak naprawdę migranci z kraju macierzystego stanowią wyraźną większość. No to wtedy wiadomo, że ci migranci będą chcieli być, czy nie będą chcieli być w innym państwie, bo im będzie chociażby łatwiej ze względu na rodziny, na więzy rodzinne, także szereg innych rzeczy. No i także z obawy przed utratą wsparcia finansowego ze strony państwa zarządzającego. To wsparcie finansowe może być widoczne, może być niewidoczne. To może być wynikać z powiązania chociażby gospodarki. Wyobraźmy sobie, że mamy wiele krajów turystycznych. Jeżeli tak naprawdę taka Wielka Brytania, Holandia, czy też Stany Zjednoczone, czy też Nowa Zelandia, czy Francja ma swoje terytoria zależne, to mieszkańcy z takich państw, tacy Francuzi, tacy Holendrzy, tacy Brytyjczycy, jeżdżą sobie do takich swoich terytorium zależnych, tam zostawiają dużo pieniążków, prawda? No i tak naprawdę wszystkim to się opłaca, bo dla nich te podróże są dosyć proste, bo jadą do czy znajdują się w obrębie swojego państwa z punktu widzenia najczęściej prawa. Chociaż tutaj też różnie bywa, bo takie państwa mają swoje nieraz pod. Mają pewną autonomię, krótko mówiąc. Tak jest w przypadku chociażby Danii, do której należy Grenlandia. I tak naprawdę Grenlandczycy mogą czuć się jak u siebie w państwie, bo Duńczycy im się za mocno nie wtrącają tak naprawdę w prowadzoną politykę. Do Danii należą jeszcze chociażby Wyspy Owcze. Wielka Brytania ma takie trzy bardzo ważne terytoria, bardzo strategiczne. Po pierwsze Bermudy, po drugie są to Falklandy i po trzecie jest to Gibraltar. Oczywiście jeszcze należy pamiętać o Kajmanach, Jerseyu, ale to już są troszkę mniej istotne terytoria. Holandia głównie za sprawą Aruby. Norwegia, Svalbard na północy, Stany Zjednoczone, Porto Rico, Mariany Północne, Samoa Amerykańskie, Guam, Wyspy Dziewicze,
Stanów Zjednoczonych, czyli takie terytoria daleko, najczęściej oddalone, w obrębie oceanu najczęściej. Australia to Norfolk i Wyspa Bożego Narodzenia, Nowa Zelandia Wyspy Cooka, Niue i Francja, która ma bardzo dużym obszarze terytorium Gujany Francuskiej. No i mniejsze terytoria, czyli Gwadelupa, Majotta, Nowa Kaledonia, chociaż też nie taka zupełnie mała, Polinezja Francuska, to są te najważniejsze terytoria francuskie. I moja prośba, tak naprawdę spróbujcie na mapie politycznej świata wszystkie z tych terytoriów zlokalizować. Macie je tutaj wymienione, także myślę, że będzie Wam łatwiej dzięki temu je znaleźć. Dodatkowo macie ich także pokazaną przynależność kolorkami, więc to samo, co w zasadzie przed chwilą mówiłem, macie jeszcze tutaj pokazane. Po epoce kolonialnej do dziś tak naprawdę mamy pewne takie pozostałości formy zależności politycznej. Może to być protektorat, chociaż tutaj to już jest taki bardziej termin historyczny. Tak było z Butanem, który był pod protektoratem Indii. Chociaż w dalszym stopniu tak naprawdę ten Butan jest uzależniony od Indii, więc w jakimś stopniu ten protektorat, mimo że jest historyczny, to w jakimś stopniu istnieje, dominium. Mamy wspólnotę narodów, która uznaje króla brytyjskiego za głowę swojego państwa, tak jest w przypadku Kanady, Australii i Nowej Zelandii, chociaż wiemy, że każde z tych państw ma swoją bardzo daleko posuniętą autonomię. Mamy też kondominium, czyli jest to terytorium, najczęściej kolonia, które może być zarządzane przez więcej niż jedno państwo, po to, żeby tak naprawdę takie państwo czuło większą sprawiedliwość, można tak to powiedzieć. Tak było w przypadku nowych hybryd. Nowe hybrydy były zarządzane przez takie kraje jak Wielka Brytania i Francja do 1980 roku. Mamy także terytoria powiernicze. Wcześniej były to tak zwane mandatowe, terytoria mandatowe. I one powstały w byłych koloniach i tutaj państwo, jakieś kilka państw tak naprawdę do czasu takiej niejasnej sytuacji polityczno-gospodarczej takim terytorium po prostu zarządza. I do niedawna tak było z bardzo dużym krajem, z Namibią i z Palau jeszcze też do niedawna, to w zasadzie pod koniec XX wieku mieliśmy z tym do czynienia. No i tak jak Wam wspominałem, takim bardzo specyficznym terytorium chociażby jest Grenlandia należąca do Danii, terytorium 50-krotnie większe niż obszar samej Danii, więc terytorium, które jest duńskie, a tak jak Wam mówiłem, Grenlandczycy mogą czuć się jak u siebie w domu, bo Duńczycy bardzo mądrze zarządzają zresztą tym państwem, nie wtrącając się tak naprawdę zbyt mocno w taką politykę tutaj regionalną, lokalną. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do kolejnych lekcji.